Spotykamy się na 2 dni przed wyjazdowym meczem ze Zniczem Pruszków, natomiast ja bym chciał jeszcze nawiązać do tej rywalizacji z poprzedniej soboty, czy po tym meczu z Wisłą Płock zremisowanym po bardzo fajnej drugiej połowie, mimo wszystko czuliście w sobie taką bardziej sportową złość, czy jednak nie dosyć, że nie udało się tego zwycięstwa osiągnąć? Myślę, że jedno i drugie, bo weszliśmy źle w ten mecz, nie tak to miało wyglądać. Mieliśmy my gdzieś tam kontrolować ten przebieg spotkania, a jednak daliśmy sobie troszeczkę Wiśle narzucić ich styl grania i straciliśmy niepotrzebną bramkę po kolejnym rzucie karnym, więc zbyt dużo nerwów było w tych pierwszych 45 minutach, potem tej przerwie między połowami. Zaś druga połowa zdecydowanie już pod nasze dyktando. Widać, że ta bramka już na 1-1 mocno nas napędziła i jakby co efektem była ta druga bramka na 2-1 Maxa, ale szkoda, że to po prostu nie zostało uznane, bo myślę, że z przebiegu przede wszystkim tej drugiej połowy zasłużyliśmy na to zwycięstwo i byliśmy zespołem ciut lepszym niż Wisła Płock i ten niedosyt i ta złość jest, bo dzisiaj powinniśmy mieć ciut lepsze humory i mieć więcej punktów w tabeli niż w tym momencie mamy. Na razie z przymrużeniem oka możemy powiedzieć, że ten VAR nam nie sprzyja, no ale chyba trzeba liczyć na to, że ta suma szczęścia równa się zero. No tak, ale zawsze na to szczęście też trzeba zapracować. Niestety te dwa mecze pokazały, że dość głupio straciliśmy te bramki i to licząc 4 bramki, które straciliśmy, bo dość dobrze wyglądało to w sparingach, wyglądało to bardzo dobrze w tamtej rundzie, ta gra obronna. Zaś pierwsze 2 mecze tracimy 4 gole, które tak naprawdę można byłoby uniknąć i dzisiaj byśmy byli w innych humorach, bo jakby realnie patrząc, powinniśmy mieć dzisiaj 4 punkty w tabeli, mamy 1 i to jest dużo już, bo okej, każdy mówi, że to jest początek sezonu, jasne, ale punkty trzeba zbierać i już od samego początku i po prostu w tym Pruszkowie trzeba po prostu wyrwać te 3 punkty i zacząć punktować o pełną pulę, bo nie możemy sobie już pozwolić na stratę punktów. No właśnie nawiązałbym teraz do tego meczu ze Zniczem. Wielu ekspertów typowało, że to właśnie ten Znicz może być jednym z głównych kandydatów do spadku, ale ten start rozgrywek w ich wykonaniu wygląda bardzo dobrze. Przekonało się o tym choćby pod Beskidzie, które straciło punkty w ostatnią sobotę z nimi. No jasne, myślę, że jest to zespół, który jest mocno nieobliczalny. Nie mają nic do stracenia i właśnie tak jak wspomniałeś, wiele osób gdzieś wskazywało ich na to, że będą łatwo oddawać punkty, ale jednak z przebiegu tych 2 spotkań, które gdzieś tam można było przeanalizować, jest to naprawdę ciekawy zespół z kilkoma fajnymi postaciami, które mogą się wybić, więc jakby no i nie mam nic do stracenia, więc ten piątkowe spotkanie na pewno nie będzie łatwym spotkaniem i jest to przeciwnik, który na pewno może bardzo dużo namieszać i po prostu my musimy być jeszcze bardziej skoncentrowani przy tym, co będziemy mieli do zrobienia na boisku i tak jak wspomniałem wcześniej, my musimy stamtąd przywieźć pełną pulę. I za to trzymamy kciuki, natomiast jeszcze pytanko o twój jakby dorobek strzelecki. Ty i Marek Fabry możecie czuć chyba taką lekką presję ze strony Olka Bykowa, bo na razie to on wziął na siebie ten ciężar zdobywania goli. Piłka go szuka w polu karnym. No tak, fajnie. Ja zawsze wychodzę z założenia, że nieważne kto strzela te bramki. Oczywiście my jako napastnicy jesteśmy gdzieś tam rozliczeni najbardziej za te statystyki, zaś wygrywa zespół i to czy Olek strzela bramki, czy teraz Max, jakby mu uznali tą bramkę, strzelił tą zwycięską bramkę, wszyscy byśmy się tak samo cieszyli i liczy się dobro zespołu, liczą się zwycięstwa i tyle, a wiadomo, że dla nas spoczywa to największa presja, jeżeli można to nazwać presją, tak? Robienie tych statystyk, ale myślę, że i ja i Marek swoją robotę wykonamy i dołożymy te cegiełki do tego, żeby zespół jeszcze lepiej wyglądał i piął się w górę tabeli. Również w piątek minie 1 miesiąc, od kiedy jesteś już w Zagłębiu Sosnowiec. Oczywiście to jest jeszcze zbyt krótki okres, żeby na jakieś podsumowania, natomiast jak na razie ci się ten pobyt w Zagłębiu układa, jak ci się podoba tutaj w klubie? A jestem bardzo pozytywnie zaskoczony wieloma rzeczami, wieloma aspektami. Kilka rzeczy gdzieś tam słyszałem i jakby pewne rzeczy się sprawdzają, więc jakby
mówię, no na ten moment nie jestem w stanie znaleźć jakichś negatywów i tylko i wyłącznie mam pozytywne odczucia przez ten miesiąc, więc jakby i zapatruję się bardzo optymistycznie na przyszłość. Mamy dobry zespół, fajnych zawodników, fajny pomysł na granie, jeżeli chodzi o sztab szkoleniowy, więc infrastrukturalnie jesteśmy naprawdę na bardzo wysokim poziomie i naprawdę nie mogę powiedzieć złego słowa i oby tak dalej i żeby tylko ta nasza jeszcze pozycja w tabeli się polepszyła i myślę, że wszyscy razem też ze mną będziemy bardzo zadowoleni z tego pobytu tutaj. Dzięki bardzo i życzę 3 punktów w Pruszkowie. Dziękuję.